Witamy w Energii Gaz Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Skody Octavii. Auto z silnikiem 1.6 o mocy 102 koni, 2008 rok. Założyliśmy tutaj instalację Landi Renzo Evo i przejdźmy może do pokazania poszczególnych elementów tej instalacji. Z prawej strony komputer sterujący pracą instalacji gazowej. Z lewej strony akumulatora reduktor. Następnie filterek fazy lotnej. Czujnik ciśnienia i temperatury gazu. Z przodu mamy wtryskiwacze w wersji Evo i z lewej strony jeszcze filterek fazy ciekłej wraz z zaworkiem. Przełącznik instalacji znajduje się z lewej strony kierownicy. Na życzenie klienta został tak zamontowany. Wlew pod klapką w tym wypadku. I zbiornik 56-litrowy w miejscu koła zapasowego. Dobrze, jeżeli chodzi o koszta, cena założenia tej instalacji to 2600 zł. Ten zbiornik, który tam mamy, to jest 56-litrowy, co pozwoli na przejechanie nam około 440-460 km na jednym tankowaniu. Auto pali około 9 litrów benzyny, czyli 10 litrów gazu spali. Na każdym 1000 km zaoszczędzimy około 250-270 zł, a zwrot nastąpi po około 10-11 tysiącach od momentu montażu instalacji, czyli naprawdę, naprawdę szybko. Jeżeli mają Państwo takie auta, zapraszamy. Te Skody z tym silnikiem przyjmują naprawdę każdą instalację. Montowaliśmy i na Berce, i na Landi Renzo, i na Lovato, i na KME, i na Stagu. Na wszystkim jeździ dobrze. Wszystkie polecamy tak naprawdę, nie ma tu najmniejszego problemu, w tym akurat wypadku Landi Renzo Evo. Dziękuję i zapraszamy do Energii Gaz Polska.